Pięć szybkich faktów na temat podejmowania trudnych decyzji życiowych. Wrzuć na luz, wiele wyborów życiowych nie jest sprawą ostateczną. W tym odcinku będę mówić o podejmowaniu trudnych decyzji życiowych. Być może jesteś w takim miejscu, gdzie czeka Cię podjęcie takich decyzji, bądź jesteś w trakcie ich podejmowania i być może nie wiesz, co zrobić. Ten temat wydaje się być może trochę odległy od tematyki, którą poruszałam tutaj na kanale, czyli życie za granicą i powrót za granicę. Natomiast nie jest tak do końca, bo kwestia powrotu z zagranicy do Polski to był taki jeden z pierwszych tematów, które przyprawiały mnie o ból głowy i przez długi czas zastanawiałam się, co zrobić. Totalnie nie wiedziałam, czy w lewo, czy w prawo, UK, czy Polska, tam, czy z powrotem, zostać, czy wrócić, docenić, czy zmienić, jeszcze poczekać, czy już nie zwlekać. No, trudna sprawa. I wtedy też właśnie więcej zastanawiałam się na temat podejmowania decyzji, jak to zrobić, żeby tak nie utykać, jak to zdarzyło mi się właśnie wtedy. Też się tak zdarza, że mam teraz w swoim otoczeniu dużo osób, które czeka podjęcie jakiejś większej decyzji i nie wiedzą, co zrobić. To może być w kwestii relacji, pracy, czy jeszcze w jakimś innym obszarze życiowym. Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji i czujesz się utknięty bądź utknięta, być może boisz się jakiejś straty, która być może Cię czeka przy podjęciu decyzji, albo tak Ci się wydaje, no to zachęcam Cię, żeby pamiętać jeden prosty fakt. Zazwyczaj, nie jest tak zawsze, ale często możemy odwrócić rzeczy, czy odwrócić skutki podjętej decyzji i często nowe możliwości i nowe wybory zaczną się pojawiać w naszym życiu. I teraz chciałabym właśnie przytoczyć te pięć faktów na temat podejmowania decyzji. Są to fakty proste, być może wydają się wręcz trywialne, ale w moim odczuciu pomagają też zrzucić spory ciężar z pleców się chyba mówi. Więc przejdę teraz do tych faktów. Fakt numer jeden. Życie wydarza się cały czas i to oznacza, że nowe możliwości i nowe wybory prędzej czy później się pojawią. Fakt numer dwa. Wiele z naszych decyzji jest odwracalna. Nie zawsze może być to wygodne, często to może być upierdliwe, ale jednak jakieś wyjście jest. Fakt numer trzy. Nic nie trwa wiecznie. Nawet konsekwencje czy wyniki jakichś naszych najlepszych czy najgorszych decyzji. Fakt numer cztery. Wszystko, co doświadczamy w życiu, jest naszą lekcją życiową. Wiem, że to może brzmieć już super trywialnie, ale w moim odczuciu tak właśnie jest. I w momencie, kiedy tak podchodzę, zwłaszcza do tych trudnych doświadczeń życiowych, jest mi dużo prościej. Fakt numer pięć. Polecam, żeby się zdystansować, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. Nie chodzi mi o to, żeby olać sprawę, absolutnie nie. Natomiast, żeby się zdystansować do przewidywanego wyniku może tej decyzji, bo jak wiemy, może się tak wydarzyć, a może się nie wydarzyć, więc jeżeli tylko pamiętamy, że cokolwiek wyjdzie z tej decyzji, jakoś sobie poradzimy i będziemy mieć kolejne możliwości, żeby podejmować nowe wybory, również wydaje mi się, że jest to dosyć uwalniające. Także chciałam się z Tobą podzielić tymi pięcioma faktami. Oczywiście podjęcie ostatecznej decyzji należy do Ciebie. I cokolwiek zdecydujesz, życie będzie toczyć się dalej, więc prawdopodobnie nie musisz kłaść aż tak dużo presji na podejmowanie poszczególnej decyzji, ale oczywiście
Ty znasz najlepiej swoją sytuację i zrobisz to, co uważasz dla siebie za najlepsze. No dobrze, to tyle, co chciałam powiedzieć. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. I bardzo dziękuję za wysłuchanie.